Na początek małe ogłoszenie. Niestety albo niestety muszę zmienić częstotliwość materiałów z Ikarusa. No bo te, o ile na początku było to fajne, tak teraz te misje po prostu zajmują mi za dużo czasu. To co wy widzicie przez te 10 czy 20 minut, to dla mnie to jest kilka godzin. Kilka godzin gry. Tak więc materiały z Ikarusa będą się pojawiać w środę o 17 i w niedzielę o 17. W resztę dni też planuję coś zrobić, startować z jakimiś nowymi seriami, które będą wymagały trochę mniej czasu niż te misje w Ikarusie. Bo te misje na początku były szybkie, fajnie, nie trzeba było aż tyle czasu na to poświęcać, ale teraz no już trochę się zmieniło, te misje już są coraz dłuższe, a jeszcze trochę ich zostało do zakończenia. W planach są takie gry jak Night of the Dead, Seven Days to Die, Green Hell. Ewentualnie możecie napisać, jaką grę z tego byście chcieli, ewentualnie jeśli znacie jakieś inne fajne gry, to też możecie napisać. Siema, witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj zrobimy sobie jakąś kolejną misję. Plan jest taki. Zrobimy sobie tutaj Lifeline Construction. I to będzie trzeba Medical Outpost zbudować. 350 jest za to. No i zobaczymy, co tam będzie trzeba zbudować. Także let's go. No i dobra, wylądowane. I muszę iść tutaj. Także sobie pójdziemy w tamtą stronę. Jestem tylko ciekawy, co ja tam będę musiał zbudować w takiej stacji medycznej. Nie wiem, jakoś... Jakoś nie mogę sobie wyobrazić, co w tej grze z tych budynków, które są, mogą być potrzebne w stacji medycznej, no ale zobaczymy. Dobra, finalnie, prawie już dotarłem na to miejsce, nie było łatwo, jak zobaczycie na moje HP w lewym dolnym rogu, ale prawie jestem. Dobra. Dwa łóżka, herbalism bench, crop plot, kitchen bench, kitchen stove. Mogę w ogóle craftować takie rzeczy? Pierwszy raz ich słyszę. Ale czekajcie. Szkoda, że tu nie ma szukajki jakiejś. Kitchen bench, kitchen stove. Tu nie. Też nie ma takich rzeczy. A kitchen stove to nie będzie po prostu zwykły stove, a kitchen station to nie będzie cooking station przypadkiem? Wydaje mi się, że tak, bo tu innych takich rzeczy nie ma. No, na to wychodzi, że to tak będzie. I herbalizm bench. Okej. Dobra, no to co? Się biorę za... Za budowę chatki. No i dobra, tak więc zbudujemy sobie chatkę. Na szybkości. Taka mała chyba wystarczy, mam tylko nadzieję przynajmniej. I teraz tak, wejście, oczywiście okienka wszędzie, żeby było widać, co się dzieje. Drzwi, pyk, ognicho damy tutaj, tu też będzie łóżko. I jeszcze crafting bench chciałbym zrobić, bo nie zrobiłem chyba, nie? Chyba nie. Dobra. Stawiamy sobie crafting bencha. No, no, no. Dobra, mamy to. I teraz tak, ja potrzebuję herbalism bench. Aha, dobra, jeszcze muszę bym zrobił właśnie daszek. Herbalism bench. Zaraz się zrobi. Czego jeszcze będę potrzebował? Cooking station prawdopodobnie. Wydaje mi się, że to jest to. I tu był gdzieś stołów. Nie wiem, czy ten? Czy tutaj były jeszcze jakieś inne? Nie mogę go znaleźć teraz. No ja, nieważne. Także jedną rzecz mamy. Zrobimy sobie to tutaj. Dobra. Pierwsza rzecz. I jeszcze jedno łóżko trzeba zrobić. O, to mogę akurat. Pyk.
No i będę musiał kopalnię jakby znaleźć tutaj, nie? Dobra, czyli mamy dwie rzeczy. Crop plot, czyli potrzebuję zebrać troszkę siarki. Więc lecę po siarkę. Dobra, siarkę zebrałem, także zrobimy sobie to. Pytanie, czy to może być na zewnątrz? Nie wiem, nie wiem. Cooking station chyba jeszcze muszę zrobić. To, albo to może w środku musi być? Nie, postawię to tutaj, o. Dobra, mamy to. W ogóle chyba coś mogę zasadzić, tylko ja nie wiem jak to działa, bo jeszcze tego nie używałem nigdy. A, okej. No i już wiem. Odpaliłbym sobie to, tyle że teraz mamy event i pada deszczyk. Dobra, właśnie wracam z kopalni. Niedaleko na szczęście była kopalnia. I zebrałem tam jakieś 200 irona. Mam nadzieję, że to wystarczy do tego, żeby to wszystko wybudować. Muszę przepłynąć. I ogólnie najtrudniejszy to chyba będzie powrót później. To jest giga dużo niedźwiedzi wszędzie. No, ten biom to jest masakra. O, nie trafiłem. No i dobra, kraftujemy sobie piecyk. Tutaj. Dobra, stawiamy. Pyk. No i co, trzeba przepalić to żelazo. Dobra, niech się przepala. No i dobra, plan jest taki, że robimy cooking station i zobaczymy, czy zaliczy mi tą misję. Czy to jest to, co muszę zrobić. Mam nadzieję, że tak. 3 sekundy jeszcze. Dobra, postawimy i chwila prawdy. Pyk. O, chyba nie jest cooking station. Animal fat. Okej. Czyli kitchen bench i kitchen stove muszę znaleźć. Ja nie widziałem czegoś takiego. Dobra, nieważne. Jest kitchen bench. Mamy to. I do tego kitchen stove, którego też nie widzę teraz. I tutaj chyba chodzi o to biofuel stove. Prawdopodobnie o to będzie chodziło. Bo tu nic takiego jak kitchen stove nie ma. Więc tak, najpierw muszę zrobić kowadło, bo będę potrzebował gwoździ. Muszę zrobić machining bench. I jeszcze to muszę zrobić. No ale tutaj będę musiał zebrać silica ore. Dobra, zrobimy najpierw to. Tak. Ja potrzebuję... Ile potrzebuję gwoździ? 120, czyli 12 sztuk. Robimy sobie 12 sztuk. Niech się kraftują. Ja sobie to wrzucę. I tak, potrzebuję rope'a. 24 sztuki. Nie mam tyle fibera, zaraz pójdę pozbierać. I potrzebuję jeszcze epoxy, czyli muszę to zrobić, dobra. Dobra, silica ore zebrane, także kraftujemy sobie to. I na epoxy chyba trzeba było tree sapa, nie? Zaraz zobaczymy. Tak, ta tree sapa. Nie wiem, ile tego będę potrzebował. Dobra, ja patyki w razie czego z drewna mogę zrobić. I tego z 10. Tak, 10. I dodatkowo skóry. To znaczy nie skóry, tylko liny. Ile jeszcze tych lin potrzebuję? 11. Ja mogę tyle zrobić? Mogę. No i to już chyba wszystko będziemy mieli, tylko jak gwoździe wezmę. Tutaj mamy gwoździe. Iron ingot, to się tutaj przepalały. Aha, przepalały się, bo brakło drewna. No wystarczająco. Tak, no i epoxy. To bierzemy sobie stąd. I robimy machining bencha. Kurde, ja tą chatkę chyba będę musiał powiększyć, wiecie? Ona taka... za mała trochę jest. Chyba, że to wezmę. I to dam tutaj. Dam tutaj? No, 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 no. Dobra. I tutaj damy machining bencha. Machining bench, pyk. Dobra, chatka się nie zawala, więc jest okej. I teraz potrzebuję kitchen bencha. Gdzieś tu... O, tutaj mamy.
Czyli 20 epoksy, copper naila. To nie będzie problem akurat. Przemupujemy dwóch sztuk. A to co to jest? Copper bolt, ok. Epoksy jeszcze więcej potrzebujemy. To nie pamiętam ile. 20 sztuk, ok. 20 sztuk. A skąd ja wezmę refined wood? Czyli ja jeszcze potrzebuję carpentry bench, żeby zrobić refined wood. Na to wychodzi. Ok. Potrzebuję 12 copper naili. Gdzie to jest tutaj? 12 sztuk. Dodatkowo rope'a jeszcze. Ja bym sobie zrobił kosę, tylko nie mam kości. Dlaczego ja nie mam kości? Jak to się stało? Dobra, czy jeszcze dwa rope'y muszę zrobić? Pyk. I do tego potrzebuję tych gwoździ. A, ja miejsca nie mam. No dobra. Teraz sobie zrobimy carpentry bench i tutaj się robi refined wood. Z tego co wiem. O, tu już nic się nie przepala. Wrzucimy sobie do przepalania. Trochę irona. Carpentry bench. Kurde, miejsce mi się kończy w chatce. Nie podoba mi się to. I tutaj się robi refined wood. Okej. Okay. Czyli to nie będzie trudne. Za dużo tego już jest. Czyli 30 refined wood, epoxy. Okej. Okay. Robimy patyki. Nie wiem ile. 33. Musimy zrobić tree sapa. Potrzebuję 11 epoxy zrobić. Dobra, więc to mamy. I teraz tak, to mamy iron ingot i 30 wooda. Wood się robi. Iron ingot mamy? Ile potrzeba? Nie, tutaj. 8. No to mamy. I wooda też mamy. Dobra, mamy to. Kitchen bench. Robiony. No jakoś super. Myślałem, że to większe będzie, jak mam być szczery. Dobra, mamy kitchen bencha. Pickled carrot. Okej. Okay. I kitchen stove'a potrzebujemy. Pytanie, co to jest? Czy to jest biofuel stove? Jak tak, to stali będę potrzebował. Ja tam innego kitchen stove'a nie widziałem. Ale żeby zrobić tego stove'a, biofuel stove'a, prawdopodobnie tego potrzebuję, to muszę zrobić stal. Żeby zrobić stal, potrzebuję tutaj ten piecyk lepszy. Żeby zrobić ten piecyk, potrzebuję cement mixer, także żeby jeszcze 8 rope'a i 8 naili. Ja powiększyłem troszkę chatkę. 8 naili. Pyk. I potrzebuję jeszcze rope'a, pyk. 8. Dobra, niech się robi. Ale tych naili chyba za dużo zrobiłem, bo ja zrobiłem 80. Potrzebuję 8, prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy, czy tak jest. Robiło się już. Tak, mamy to. Tak. Potrzebuję 8, zrobiłem 80. Nieważne. Także robimy sobie cement mixer. Robimy sobie tutaj. Dobra, chatka się nie wali jeszcze. I teraz potrzebuję tree sapa. No to mam akurat sporo. Ja tego potrzebuję chyba 20, tak? A gdzie ja to mam tutaj? 20 dokładnie.
Dobra, więc robimy. Mogę zrobić 20. A, mogę zrobić 3 sztuki, bo stołna potrzebuje dużo, okej. No i dobra, mamy. Robi się, będzie 20 cementu. Także już to mamy. Ogarnięte. Więc teraz potrzebuję jeszcze 8 lin, 12 sztabek. Sztabki mam. Lin 8 mogę zrobić? Mogę. Zrobimy sobie 8 lin. I 12 epoksy potrzebuję. A mogę zrobić 7. Ale zaraz się to ogarnę. Dobra, mamy 13. Rołpy się zrobiły, tak. Już wezmę sobie. No i dobra, robimy sobie piecyk, którym będę robić stal. Pytanie, czy mi to wytrzyma. Wytrzyma, okej. I teraz, żeby zrobić stal, potrzebuję Steel Bluma. Steel Bluma się robiło z węgla. Dobra, muszę iść po węgiel. Dobra, coś tam tego węgla zebrałem. Nie jest to jakieś super dużo, bo nie znalazłem też tyle. Więc robimy sobie Steel Bluma, tylko nie wiem z czego. Nie wiem, z czego bardziej się opłaca. To jest chyba nie ma znaczenia. Kurde, ale dużo tych sztabek będę potrzebował. Czyli dużo irona będę potrzebował też. A iron już mi się kończy powoli. Tylko tak, teraz pytanie, ile tych sztabek potrzebuję? Biopole stołów. 24 sztabki stali. No, to troszkę będzie. Dobra, no to prawdopodobnie będę musiał iść jeszcze do kopalni pokopać trochę. Irona. Bo mi chyba nie starczy. Wraca sobie człowiek z kopalni. Wszystko pięknie, ładnie, a to taka kurde niespodzianka pod domkiem. Niedźwiadek się przypałętał. I trzeba coś z nim zrobić. No, chodź, chodź. A on przez to drzewo chyba nie przejdzie. Ale on ma dużo HP. 99 level. No. Dobra, umarł. Czy to jakiś wilk mnie podhacza? Z wilkiem akurat nie ma problemu. Na szczęście część z tych strzał sobie odzyskam, więc to jest fajne. Więc tak, zebrałem trochę irona. Wrzucimy go do przepalania. Jak to tutaj wygląda? Mam 14. I tu trzeba jeszcze odpalić. Także to musimy sobie splitnąć. Tylko ja miejsca nie mam. Problem jest taki, że wszystko noszę ze sobą. Dobra, wypalę to. Splitniemy sobie, pyk. A. Ja to drzewo wyrzuciłem? Przypadek? Nie mam pojęcia. Chyba tak. Dobra, nieważne. Także mamy to. I mamy to. I tu jest chyba jedno, idzie na jedną sztabkę stali. Zaraz zobaczymy, ale prawdopodobnie tak. Tak, jedno na jedną sztabkę. Czyli jeszcze troszkę tego potrzebuję niestety. Ile potrzebuję tych sztabek? 20 chyba. Czyli ja mam 14, czyli jeszcze 6 muszę zrobić. Dobra. Sztabki mamy przepalone. Tylko jeszcze muszę zrobić gwoździe. To chyba potrzebuję, jeśli dobrze pamiętam. No i uwaga. Co miałem zrobić? To miałem zrobić biofuel stove. Czyli tak, to mamy 24 sztabki. A, coś mi się... Oj, mi się pomyliło. Mam 21, czyli 3 sztabki jeszcze. Dobra, tu niech się robi. Musimy zrobić jeszcze copper naile 4, czyli jedną sztukę. Gdzie to jest? Tutaj. Jedną sztukę naili. Dobra.
To mi się na razie nie przyda. Co mi się nie przyda, to sobie porzucam, bo mam tutaj taki syf. Okej, okay. I teraz tak. Sztabki się robią. 30 refined wooda, nie wooda. Także refined wood 3 sztuki. Okej. Okay. A, jeszcze trisapa muszę zrobić. Jeszcze epoksy potrzebuję. 45. Pyk. Na tą siarkę gdzieś wróciłem, nie? Pytanie, gdzie? Dobra, znalazłem tą siarkę. Nie było to łatwe, ale się udało. Dobra, ja tego epoksy potrzebuję 20, czyli 19 sztuk muszę zrobić. Ile mogę zrobić? 24. A, chcę 19. Więc to się szybko robi. Może ja sobie powrzucam te rzeczy tutaj, żeby mi miejsce nie zajmowały. Okej, co jeszcze? Copper naile, pyk. Refined wood. Ja go nie wziąłem chyba, nie? Nie. Dobra. No i te trzy sztabki, które się już zrobiły. Pyk. Mam nadzieję, że to będzie to, bo jak to nie będzie to, to będzie mi przykro. I uwaga. A, bo ja to muszę przy tym postawić. Dobra, czyli musimy tu zrobić małe przemeblowanie. Na to wygląda. Ja muszę to wziąć. Jakoś to tak postawić, bo to musi być chyba obok tego. Gdzie ja to mam tutaj? Szóstka. Jak ja to postawię tutaj? Ja mogę? Mogę, okej. Okay. Mamy to? Mamy to. Dobra, misja gotowa. To co, ja się stąd wydostanę, bo się zblokowałem. I lecimy do ewakuacji zaraz. To będzie chyba najtrudniejsza część tej misji, czyli przebiegnięcie przez te wszystkie, kurde, mopki. Aż tutaj. Tutaj wiem, że po drodze na pewno czekam jakiś niedźwiadek. No i tam pewnie jeszcze kilka innych też. Także lecę. Dobra, dotarłem bezpiecznie, na szczęście. Udało mi się, nie umarłem. Więc ewakuujemy się stąd, misja zakończona. No i tyle, widzimy się kolejnym razem.